Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Na poprzednim filmie wspominałem, że po prologu będziemy mogli troszeczkę zarobić kasy, poskillować swoje umiejętności, jeśli chodzi o łuk. Zdobyć też trochę cennych przedmiotów. No i co takiego musimy zrobić? Kiedy już się obudzimy po otrzymaniu strzała w łeb, musimy wrócić do skalicy. Z tym, że nim to zrobimy, nie głupio by było zaopatrzyć się w jakiegoś konika. Konia możemy zdobyć na dwa sposoby. Pierwszy, legalny sposób. Lecimy z fabułą główną aż do momentu, kiedy skończymy misję z polowaniem, na które wyruszamy razem z panem ptaszkiem. Po tej misji powinniśmy dostać własnego konia, więc spokojnie będziemy mogli się tam udać. Drugim sposobem jest wycieczka do Użyc. Są tutaj stajnie i po prostu kradniemy konika. Kiedy już mamy konia, jedziemy do naszej wsi, do Skalicy. I teraz tak, no ja tutaj już jestem po walce, ale wam pokażę co i jak. Konia najlepiej jest zostawić przed wejściem do wsi, przed bramą. Na wszelki wypadek, żeby mu się nic nie stało. Tak samo jak wy będziecie wchodzić, strzelcie sobie save'a. I wtedy w momencie, kiedy tu wbiegamy, zazwyczaj kilku łobuzów ze sobą walczy. Jeszcze tu widzicie pozostałości po nich. Oni tutaj będą zazwyczaj rozbójnicy, kumani, strażnicy, handlarze. No, różnej maści grupki, które będą się ze sobą tłuc. Teraz macie znowu dwa sposoby. Możecie ich zaatakować, kiedy jeszcze walczą, lub poczekać, kiedy tą walkę zakończą. Przebiegacie obok nich. Biegniecie tutaj do tego drewna. Skakujecie na nie. Tutaj jeszcze moje strzały gdzieś się walają. Skakujecie na nie i tutaj jesteście bezpieczni. Jeszcze jakaś? Po każdej walce pamiętajcie właśnie o wyzbieraniu strzał, ponieważ no jest to dość chodliwy towar. A na początku gry, kiedy jesteście dość słabi, macie nieogarnięty za dobrze łuk. Macie nieogarnięty jeszcze do końca łuk. Tych strzał będziecie naprawdę potrzebowali dużo na nich. I stąd możecie bezpiecznie do nich pruć z łuku. Strzał około, przepraszam, 50, jaki musicie mieć, to jest minimum, nie? Myślę, że tak z 20 na jednego na początkowych levelach łuku spokojnie wystrzelacie. Kiedy wykończycie wszystkich, zazwyczaj jest to 3-4 przeciwników, którzy pozostają przy życiu. Kiedy wszystkich wykończycie, schodzicie, zbieracie fanty. Teraz jeżeli macie konika, podjeżdżacie konikiem, wiadomo, będziecie dość mocno przeciążeni, nie? I lecicie do swojego starego domu. Pamiętajcie, że przeciążeni nie możecie skakać, więc będziecie musieli wejść po schodach. Tutaj znajduje się skrzynia, w której możecie wszystkie fanty chować. Jak widzicie, ja już kilka razy to próbowałem, się troszeczkę mi tego nazbierało. I tak, używam dwóch modów. Znaczy, używam więcej modów, ale do tego, co tutaj robimy, dobrze by było mieć dwa mody. Czyli pierwszy właśnie mod, który nam pozwala w miarę wolno save'ować. Jest to Quick Save, jakoś tak się nazywa. Wrzucę pod filmem zresztą do nich linki na Nexusie. Ten mod pozwala nam pozasejwować w każdym momencie gry, nie zużywając zbawiennego sznapsa. W
Drugim modem jest mod, dzięki któremu przeciążony mogę jeździć konno. Przyda się to nam w momencie, kiedy będziemy chcieli nasz towar zawieźć do któregoś z miast, nie? Jak widzicie, ja tu konika mam ukradzionego, ponieważ jeszcze nie robiłem polowania. No i co? Powiedzmy, że jesteśmy po walce. Także wychodzimy przez główną bramę. I jedziemy na wprost. Tutaj za chwileczkę będzie gospodarstwo, dzięki któremu, no w sumie nie dzięki któremu, które jest na tyle odległe, że przeciwnicy się zdążą zrespić w tamtej lokacji. Także jedyne co musimy zrobić, to dojechać do tego gospodarstwa. Plusem jest jeszcze, że sobie trochę jazdę konną, nie? Wyskillujemy. Tym, że chyba nie ma różnicy, w jaki sposób jedziemy. Chodzi mi o to, że tutaj skilla dostajemy za przebyty dystans, nie za prędkość poruszania się, nie? Także czy chcecie sobie zrobić przerwę na fajeczkę, czy wypicie kawki, spokojnie możecie sobie powolutku jechać. Albo możecie też przejść w galop, jeżeli wam się śpieszy XP-ka do jazdy konnej, dostaniecie dokładnie takiego samego, czy zrobicie to powoli, czy zrobicie to szybko. No i lecimy teraz z powrotem do naszej wioski. Czemu tutaj tak dużo pada, nie? A jak widzicie, już przeciwnicy są. Się chłopaki tłuką. Także, tak jak mówiłem, konika zostawiamy przed bramą. Robimy save'a i czekamy na rozwój wypadków. Nie za bardzo radzę wchodzić, czy też podchodzić zbyt blisko, póki jest ich dużo, ponieważ prędzej czy później któryś się wami zainteresuje i was zaatakuje. Więc poczekajcie, aż się troszeczkę przerzedzi. Ewentualnie jak tutaj się wam zrobi fajne okno. Podchodzicie, w tym momencie przebiegacie obok nich. Jak widzicie, któryś się nami zainteresował, więc się nie zatrzymujemy, tylko lecimy na nasze pieńki. I wskakujemy tutaj. No i nasza gąbeczka na strzały stoi i czeka na nas. Także prujemy ile wlezie. Widziałem też moda, który pozwala, dodaje celownik do łuku. A generalnie wpisanie komendy jest na tyle proste i komenda jest na tyle krótka, że spokojnie możemy to zrobić w trakcie gry, nie? Przy odpalaniu gry. Dobra, kursor powinniśmy mieć włączony. Schowajmy łuk, włączmy go ponownie. A celownik zostaje. Podoba mi się to, jak się strzały od zbroi, nie? Odbijają. No facet nas trochę wyzywa i w sumie mu się nie dziwię, też bym był wkurzony na jego miejscu. Przy pełnych zbrojach płytowych niestety jest dość duże ryzyko, że strzały nam będą się łamać albo wracać do nas, tak jak w tym wypadku. No ale się nie przejmujemy. W końcu zniszczymy wytrzymałość danego przedmiotu, przestanie go chronić i będziemy mogli już ładować na spokojnie w niego. Chodź,
musicie też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy oni będą chcieli się wam poddać, musicie ich szybko dobić, żeby czasem wam nie zwiali, nie? Oczywiście, no jedyne co się stanie, jeżeli tego nie zrobicie, to stracicie ich ekwipunek, który możecie sprzedać, nie? No ale jesteśmy tutaj po to, żeby nie tylko się podskillować, ale i zarobić troszeczkę, więc szkoda by było, jakby nam nasza kasa przeszła koło nosa, nie? Najpierw się wystrzeliwuje z tej mniejszej ilości strzał. Żeby sobie trochę porządków ekwipunku zrobić i tyle, nie? Nie ma to żadnego znaczenia, czy weźmiecie sobie strzały, których macie 40, czy strzałę, którą macie jedną, nie? Włączyłem ją? Nie włączyłem jej. Jedynym problemem może być to, że w momencie, kiedy weźmiecie jedną strzałę, a on w tym teraz będzie chciał się poddać, no to możecie nie zdążyć go dobić. Szkoda, że reszta się tutaj nami nie interesuje, nie przybiega. Będziemy musieli po nich zejść, a to jest zawsze związane z drobnym ryzykiem. Padła i zręczność. Generalnie ciekawa sprawa, bo przy użyciu, podczas używania łuku wpada siła, wpada zręczność, no i łuk, nie? Dobrze, skoro możemy, to sobie zasejwujmy, bo będziemy musieli zejść po resztę chłopaków i uważajcie, możecie się potknąć o ciało, także istnieje ryzyko, że nie wskoczycie tutaj na te drewno. Weźmy, poszukajmy reszty naszych przyjaciół. Tutaj musicie być dość ostrożni, ale widzę, że chyba się tylko jeden ostał. I to sobie idzie w długą. Także zwróćmy na siebie jego uwagę. Nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, ponieważ trochę słabo ze staminą u mnie. Przez to, że do niego strzelałem, ale powinno się udać. No i mamy kolejnego tutaj naszego wybrańca, z którym możemy sobie... Oczywiście, o ile w niego trafię, nie? Staram się w łeb im strzelać. Dobrze, to było szybkie. Tak więc schowajmy nasz łuk, już go nie będziemy chyba potrzebować, ponieważ reszta się wybiła sama, ewentualnie zwycięzcy odeszli, chociaż widzę dość dużo tutaj jest chłopów, więc chyba jednak popadali. I teraz, jeżeli macie moda na to, że możecie przeciążonym wsiadać na konia. Proponuję wykorzystać konika, pomimo że to jest bardzo krótki dystans i nie będzie to jakoś bardzo długo trwało, to jednak lepiej podjechać niż tuptać, nie? Powoli. No oczywiście, bierzemy wszystko jak leci. Później sobie będziecie mogli, jeżeli będziecie chcieli posortować, to już w skrzyni na spokojnie. Właśnie, szukałem fajnego moda do sortowania itemków. Jest jakiś polski, ale który nadpisuje pliki. Ale jakoś, no nie miałem odwagi go jeszcze zainstalować. Nie wiem, czy czasem mi to save'a nie schrzani. Wolałbym jednak tego uniknąć.
fajnie, jak są kumani, ponieważ możemy trochę uzupełnić zapas strzał wtedy. No ale... Myślę, że w tym wypadku też jest nie najgorzej. No bym przegapił, patrzcie, tego, się wtopił w otoczenie. Przepraszam. Nie wiem, czy dostajemy tu jakiś negatywny bonus, czy coś nam się może stać, jak jesteśmy przeciążeni. Nie zauważyłem. No, jedyna rzecz, no to właśnie jest spowolnienie ruchu, które... To jest dwuręczny, dobra. Spowolnienie ruchu, które jest dość upierdliwe po prostu. Podjeżdżamy sobie teraz do tych pozostałych dwóch. I dokończamy zbieranie. Pamiętajcie, żeby pozbierać strzały. No niestety strzały nie rosną na drzewach. Dobrze jest zawsze pozbierać po sobie. Żeby się kiedyś nie okazało, że nam ich zabraknie, nie? Ziemia naszpikowana jak jeżoz, wiesz, nimi. Dlatego też właśnie widzieliście, że dwukrotnie nie trafiłem strzały. Nie głupim pomysłem jest, jak już ich ograbimy, po prostu przeniesienie ciał kawałek dalej, żeby nam tutaj nie przeszkadzały, nie? W zbieraniu. Nie wiem, czy można naprawiać złamane strzały. Ja je biorę. Zakładam, że gdzieś tam jakiś skill nam na to pozwoli. Weźmy sobie bandytę. Przenieśmy go kawałek dalej. Zerknijmy, czy gdzieś jeszcze tutaj strzał nie zostawiliśmy. Obym przegapił młotek, zobaczcie. Młotek, szpikulec. Zasadniczo, no, mam tych strzał na tyle dużo, że no, nie musiałbym aż tak dokładnie ich tutaj zbierać. Ale jest to dobry nawyk, nie? Niestety jestem przeciążony i nie podskoczę. A jakieś strzały chyba też były spadły tam na to drewno, nie? Ale nic to. Wsiadamy na naszego zajumanego konika i jedziemy zawieźć fanty do domu. Tylko pamiętajcie o reputacji, nie? Jeżeli chcecie ukraść konia, dobrze by było, żeby nikt was nie widział, kiedy będziecie to robić, bo może się skończyć marnie. No i wrzucamy nasze fanty do skrzyni. Szkoda, że rozdziela z jakiegoś powodu te strzały, nie? Chociaż nie, widzę, że teraz mi je zgrupowało dobrze. Już chciałem skłamać, widzicie?
co i jeśli chodzi o tą skrzynię, jeśli chodzi też o ten koszyk, o którym wspominałem na poprzednim filmie, w tym gospodarstwie poniżej naszej wioski. Zaraz wam pokażę na mapie, tylko się pozbędziemy wszystkich fantów, żeby się troszeczkę odciążyć. A, dorzuciłem jeszcze mod na nieobciążanie, że przedmioty, które się stakują, nie posiadają wagi, nie? No jest to zrobione przez to, że tutaj było zbierane dość dużo ziółek i nic innego bym nie robił, tylko latał z nimi i zanosił do skrzyni, nie? Co i rusz. Także się nie zdziwcie, że u was w grze te przedmioty mają jakąś wagę, tutaj u mnie nie. Teraz tak, tutaj pod wsią jest jeszcze gospodarstwo, nie? Tutaj wspominałem, że w tym gospodarstwie jest, w tym domu dokładnie rzecz biorąc, gdzie mam teraz kursor, koszyk. Spokojnie do tego koszyka podczas prologu możecie schować rzeczy, możecie schować zioła, możecie schować wszystko. I jak prolog się zakończy, możecie wrócić tutaj po te przedmioty i je zabrać. One nie znikają. I co, jak już zostawiliśmy fanty, wsiadamy na konia, jedziemy do gospodarstwa, no i powtarzamy, nie? Całą sytuację. Chyba, że macie dosyć. Myślałem, że ktoś tam jeszcze chodzi. Chyba, że już stwierdziliście, że macie dość fantów nazbieranych, że poziom macie wystarczająco podbity. No to po prostu zabieracie wszystkie fanty i jedziecie je sprzedać. Wydaje mi się, że najlepiej chyba w Ratajach je sprzedawać. Jest tam najwięcej sklepów. Chyba też są najbogatsze przy okazji. A druga sprawa, no są tam też wszystkie kamienie szlifierskie i tak dalej potrzebne do naprawy mieczy. Każdy miecz najlepiej przed sprzedażą naprawić. Raz, że zyskuje na wartości, dwa, że wy sobie skillujecie umiejętność naprawy broni. No i co, tak trochę na lewo, nie? Tutaj jeśli chodzi o zdobywanie umiejętności i skilli. Ale jest to jakiś sposób, żeby ogarnąć właśnie w miarę dobrą mamonkę na początek gry i nie być takim typowym słabeuszem, nie? No i tym oto sposobem dotarliśmy do końca. Teraz, tak jak mówiłem, wystarczy dojechać do tego gospodarstwa, gdzie mam postawiony znacznik, wrócić i możemy spokojnie cały proces powtórzyć. Dobra. Tak, króciutko na dzisiaj. Taki małe szachrajstwo, nie? Powiedzmy, no nie ukrywajmy, jest to szachrajstwo. Ale jeżeli ktoś nie chce, po prostu korzystać nie musi. Ja podaję tutaj sposób, jak można zrobić, żeby sobie troszeczkę ułatwić. No i tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym materiale. Tym razem będzie najprawdopodobniej o No Man's Sky'u. Jestem w trakcie nagrywania filmu, więc dzisiaj, może jutro, najpóźniej jutro, wskoczy materiał z No Man's Sky'a. Dzięki śliczne za oglądanie, trzymajcie się i na razie, do zobaczenia.